Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Goran Andrijanić i Marek Formela. Witam panów ponownie. Proszę panów, toczy się ciągle dyskusja nad obietnicami wyborczymi, które padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Są robione różne sondaże, różni politycy się wypowiadają, różnie jest interpretowane to, co zaproponował Donald Tusk, to znaczy wprowadzenie tego programu od 1 czerwca. No i ostatnio Grzegorz Schetyna na ten temat się w Radiu Z wypowiedział. Posłuchajmy. Oni dzisiaj, po tych kilkunastu dniach, gruntownie badając tę propozycję i widząc, że Polacy nie wierzą w jej realizację, zaczynają się z niej wycofywać. Oni jej nie zrealizują. Więc chciałbym powiedzieć, tak uważam. Ludzie nie wierzą w 800+, nie wierzą, że to poprawi ich sytuację, nie wierzą, że zostanie wprowadzone. I naprawdę, jeżeli ja widzę, jakie są możliwości, dlaczego teraz Kaczyński z Adamczykiem mówi o bezpłatnych autostradach, dlaczego przyspieszają z innymi propozycjami? Dlatego, że wiedzą, że ludzie nie wierzą w to, że wprowadzą 800+. No właśnie, a poza tym pieniędzy nie ma i nie będzie na to, a Jan Grabiec nie bardzo wie, czy jest nadwyżka budżetowa, czy nie ma tej nadwyżki. Proszę posłuchać. Przejmujecie w październiku władzę i ludzie zaczną pytać, to co z tymi obietnicami? No i skąd te 100 miliardów weźmiecie, panie pośle? No oczywiście z budżetu, z podatków Polaków, trzeba je rozsądniej Ale tego w budżecie wydawać. Nie ma dzisiaj nadwyżki na 100 miliardów złotych. No jest nadwyżka jeszcze nieujawniona przez premiera Morawieckiego na 60 miliardów złotych. Więc te pieniądze są. Ta zapowiedź 800+ jest grą przedwyborczą, że przed wyborami ma się odbyć głosowanie, a pieniądze może się znajdą w nowym roku, może nie. PiS nie ma na ten cel zabezpieczonych pieniędzy. No właśnie, jest, a jakby go nie było. Jest 60 miliardów nadwyżki, o której nie mówi premier Morawiecki, ale Jan Grabiec wie, że ona jest, ale po wyborach się okaże, że tych pieniędzy nie ma. Więc pytanie, czy posłowie Platformy Obywatelskiej, politycy Platformy Obywatelskiej, no próbują Polaków oszukać, mówiąc na przykład, że propozycja Donalda Tuska, żeby to 800+ było wprowadzone od 1 czerwca, to wcale nie jest jakaś taka szczera chęć ulżenia doli Polakom, tylko jak mówił Schetyna w tym wywiadzie, to była pokerowa zagrywka, żeby udowodnić, że pieniędzy na to nie ma. Goran Andrijanić. Znaczy, mnie się wydaje, że to wszystko, co się dzieje w obozie opozycji, pokazuje po prostu, że ta propozycja na konwencji Prawa i Sprawiedliwości była akurat w sensie politycznym, nawet w sensie wyborczym, jeśli mówimy w ten sposób, bardzo dobra. Znaczy, to, co Schetyna mówi, jest po prostu część całej tej strategii, które obóz Tuska zaczął grać po tej wiadomości o 800+. A ta gra może się zdefiniować, jest po prostu cyniczna, jest po prostu, nie ma nic wspólnego z interesami obywatelów i jest po prostu część tej całej gry wyborczej. No, jest kompletnie jasne, że propozycja PiS-u jest skalkulowana w tym sensie, że ten czas, kiedy po wyborach, znaczy ten 1 stycznia 2024 roku, jest czas, który odpowiada zmiany całego programu z 500 na 800 zł. No, jest dużo powodów do tego. Jest oczywiście kwestia budżetu, jest oczywiście kwestia inflacji, która wszystkie prognozy mówią do stycznia następnego roku będzie znacznie mniejsza i jest po prostu powód, dlaczego to jest od 1 stycznia, a nie teraz i nie natychmiast. Tusk opowiada po prostu za kompletną bzdurą, że to ma być prowadzone od 1 czerwca, kiedy jest jasne, że w każdym sensie, nawet w sensie tak stricto instytucjonalnym, proceduralnym, jest to po prostu nie do przyjęcia. Znaczy, to jest po prostu gra, którą Tusk gra ja wiem, że są takie interpretacje, że ten krok, który on zrobił, którym on odpowiedział na bardzo konkretną i bardzo konstruktywną propozycję PiS-u, że to się uda. Mnie się wydaje, że nie. Mnie się wydaje, że po prostu znowu mamy taką sytuację, gdzie z jednej strony Zjednoczona Prawica proponuje bardzo konkretne rzeczy, a z drugiej strony opozycja zamiast
zamiast odmawiać to, te propozycje PiS-u z takimi rzeczami konkretnymi, po prostu znowu gra grę polityczną. Bo to teraz jest gra polityczna. To, co Chetyna mówi, nie ma żadnego związku z rzeczywistością. To jest po prostu kontynuacja tej gry, którą Tusk zaczął za tą propozycją o 800+ po 1 czerwca. No właśnie, Marku, Schetyna mówi, Polacy nie wierzą i nie chcą 800+, i w tym starciu Tusk pokonał Kaczyńskiego. Co ty na to? No nie wiem, kogo Schetyna spotkał przed tą konferencją, bo ja takich osób nie spotkałem, a tu śledzę oświadczenia majątkowe wielu radnych Pomorskiej Platformy Obywatelskiej, to duża część z nich ten dodatek na dziecko 500+ konsumuje i wykazuje w oświadczeniach majątkowych, więc nawet w szeregach Platformy są konsumenci tej polityki społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy. Odnosząc się natomiast wprost do Schetyny, do Tuska, no kiedy mogli, nie dali, kiedy nie mogą, obiecują. Kiedy obiecanki nie wystarczają, dezawuują. No przecież gdyby Tusk był jeszcze bardziej wyrafinowany w kręceniu, w publicznym kręceniu i bałamuceniu opinii publicznej, powinien ogłosić, że 500+ czy 800+ powinno być wypłacone dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Matki. Ja jestem rozczarowany, że nie było konferencji prasowej Donalda Tuska zapowiadającej wprowadzenie jakiegoś kolejnego dodatku. No, Tusk się bawi, ponieważ to nie jest grunt, na którym czuje się dobrze. Polityka społeczna to nie jest grunt, po którym liberał chodzi pewną nogą. Akurat Tusk mógłby chodzić, bo spędził kilka lat w Brukseli i miał okazję, a sądzę, że kalendarz jego zajęć pokazuje, że czasu miał aż nadto, bo się nie przepracowywał, do zapoznania się z różnymi politykami społecznymi w państwach Unii Europejskiej. One są implementowane w różnych zakresach, mają barwę pewnej kultury społecznej związanej z historią, z obyczajem różnych państw, ale one są praktyką państw Unii Europejskiej codzienną. Nadto w Unii Europejskiej, w instytucji, w państwie europejskim, w państwie brukselskim, tym 28 członku Unii Europejskiej, obowiązuje regulamin urzędniczy dla pracowników Unii Europejskiej i pozwolicie państwo, że powiem, iż na każde dziecko przysługuje dodatek w wysokości 450 euro. Na gospodarstwo domowe dodatkowo 195 euro plus 2% wynagrodzenia podstawowego. Dodatek edukacyjny to jest 250 euro. Jednym słowem, każdy urzędnik Unii Europejskiej jest zaopatrzony w ramach umowy o pracę w benefity socjalne, które wynikają wprost z umowy o pracę. Wszystko to Donald Tusk powinien doskonale wiedzieć i wiedzieć, jak bardzo archaiczna i niespójna z dzisiejszymi standardami europejskimi jest polityka, którą przez lata prowadził jego rząd. No i jeszcze warto dodać, że chyba obecnie w strukturach Unii Europejskiej pracuje około 60 tysięcy urzędników, więc przemnożenie tych kwot rzeczywiście robi wrażenie. No dobrze, panie Goranie, mamy obietnice tutaj wyborcze Prawa i Sprawiedliwości związane z kontynuowaniem i tak jakby polepszaniem tej polityki społecznej, bo podwyższeniem tego zasiłku na dziecko, mamy lekarstwa dla młodzieży bezpłatne do 18 roku życia i dla emerytów powyżej 65 roku życia. Pewnie jeszcze ze dwie czy trzy konwencje Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami się odbędą i będziemy pewnie oczekiwali i spodziewali się, że kolejne fragmenty planu wyborczego, czy też programu wyborczego Platformy i tego, co chcą zaoferować Polakom, zostaną zaprezentowane. A jak się potoczy dalej kampania Donalda Tuska? Bo już nawet przychylni opozycji publicyści zauważają, jak ostatnio w Polityce, tygodniku Polityka, że ten styl wieców z publicznością, która właściwie no jest publicznością, jest elektoratem Platformy Obywatelskiej, tak jakby się zaczyna wyczerpywać i że właściwie chyba Donald Tusk i jego spin doktorzy nie mają za bardzo pomysłów, jak dalej tę kampanię prowadzić, tym bardziej, że no nie mają własnych pomysłów programowych. Ciągłe odnoszenie się do tego, co zaproponuje PiS, no już chyba nie przynosi rezultatu.
No ale to jest problem obozu opozycyjnego od samych początków. Już duży czas mówimy o tym, że tam z tego obozu nic nie dostajemy oprócz hejtu, oprócz ataków na PiS, kompletnie irracjonalnych, kompletnie niemerytorycznych. Nie dostajemy żadnego programu, żadnej wizji przyszłości Polski i mnie się wydaje, że ludzie też tego mają dość. Trochę Tusk z tą propozycją o 800+ już od 1 czerwca trochę popełnił błąd, bo ja nie wiem, skąd pan Chetyna ma te badania o tym, że ludzie nie wierzą, że będzie 800+ i ludzie nie chcą 800+, jeśli wiemy, że są badania. I nawet media mainstreamowe pisały o tym, że są badania, które pokazują, że więcej od 60% wyborców okazało się pozytywnie, się oceniło propozycję PiS-u. Natomiast ci, którzy nie oceniły pozytywnie te propozycje, to są akurat wyborcy Platformy Obywatelskiej. I to znaczy, że Tusk za tym swoim krokiem po prostu odrzuca samego swojego elektoratu od siebie. Także mnie się nie wydaje mi się, widzę, że jest po prostu brak strategii politycznej, brak strategii wyborczej, że nie chodzi tylko o ciąganie nowych wyborców, ale nawet od zniechcenie tych wyborców, które wszyscy myśleli, że już mają. Pan Marek ma rację, to jest naprawdę ta przestrzeń programów społecznych jest coś dla Tuska, jest, gdzie on tutaj w tej przestrzeni się po prostu nie ma żadnego pomysłu. I to jest prawda, po prostu to jest jasne, że jego program polityczny, jego credo polityczne po prostu z tym programem społecznym nic nie ma. No i jasne jest, że to jest po prostu manipulacja to, co robi w tym momencie. Także wydaje mi się, że cała ta gra skończy w ten sposób, że będzie więcej szkody niż korzyści dla niego. I to, co pani Aleksandra mówi, że jest brak po prostu pomysłów, jest brak wizji. Tak, jest brak pomysłów, jest brak wizji. Ten brak jest widoczny od samego początku. Jak to nadal będzie, nie wiem. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ten 500+, a jeśli wszystko będzie, jeśli PiS wygra na następnych wyborach 800+ od 1 stycznia, jest po prostu coś bardzo ważnego w Europie Środkowej, w kontekście Europy Środkowej, bo takiego programu społecznego, który korygował konsekwencje transformacji, które w większości tych państw były niesprawiedliwie i często i dużo, dużo korumpowane, ten program społeczny koryguje te złe konsekwencje i to jest naprawdę, ja mówię, wyjątek w kontekście Europy Środkowej. Teraz słyszeliśmy, jak mocno są urzędnicy Unii Europejskiej stymulowani przez instytucje i bardzo dobrze, że są stymulowani. Ale ja myślę, że Europa Środkowa, ta nowa Europa, o której jest mowa, też ma prawo, żeby rodziny były stymulowane i żeby państwo pomagało w wychowaniu ich dzieci. I 500+, a teraz 800+ to pokazało. I mamy ostatnie 1,5 minuty. To pytanie do Marka, który jest znanym fanem Donalda Tuska i obserwuje jego karierę polityczną od wielu, wielu lat i ma sporo bardzo ciekawych analiz dotyczących tego, co się działo w poszczególnych okresach życia przewodniczącego obecnego Platformy Obywatelskiej. Czy Donaldowi Tuskowi brakuje elastyczności? Czy polityk powinien być elastyczny? Bo widząc to, co się dzieje, widząc, że jego spotkania w terenie nie sprawiają, że nagle te słupki poparcia rosną i że właściwie no, nawet, jak już wspomniałam, opozycyjna prasa mówi, że może coś jest nie tak, może trzeba zmienić tę taktykę, czy nawet strategię. Nawet piszą, Rafał Kalupin pisze, że no, nawet Trzaskowski u boku to nie jest wystarczający powód do tego, żeby te notowania rosły, może by trzeba jakoś coś innego zrobić. Co ty o tym myślisz, Marku? No myślę, że przeceniamy możliwości intelektualne Tuska jako polityka, który może wyjść poza ramy, w których od kilkudziesięciu lat funkcjonuje. Zauważyłaś słabość jego pomysłu kampanijnego. On się wyczerpuje
w serii dość powtarzalnych spotkań, w których uczestniczą, jak łatwo zauważyć, posłowie przywożeni z różnych części Polski, by wzmacniać recepcję wystąpień Tuska. No, taką kulminacją ma być ten marsz 4 czerwca, ale to mi przypomina tęsknotę starego kibica do występu drużyny Kazimierza Górskiego, że skoro dzisiaj nie mamy sukcesu, to chcielibyśmy nacieszyć się sukcesem sprzed 50 lat. Będziemy obserwować te wydarzenia, komentować. Demonizuje i... dla własnych potrzeb datę 4 czerwca. Musimy kończyć, będziemy to obserwować, a data 4 czerwca też jest bardzo ciekawą datą i myślę, że jeszcze o niej będziemy rozmawiać. Bo to nie jest jedyna czerwcowa data, którą warto w 1989 roku zauważyć, ale to jeszcze o tym porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Marek Formela, Goran Andrianicz, publicyści byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.